Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj Adam Kotkiewicz, właściciel antykwariatu Ballady i Romanse, ale także miłośnik gry w Skrable. Tak, dzień dobry. Panie Adamie, prowadzi pan firmę, która w dzisiejszym cyfrowym świecie może wydawać się wręcz archaiczna. Czy ludzie jeszcze czytają książki? Czytają, zdecydowanie. Jest na szczęście jeszcze takich wariatów troszkę na tym świecie jest. I jak wchodziłem w ten biznes przez małe B, bo to jest taki bardzo mały biznes, to zdawałem sobie sprawę z tego, że świat cyfrowy jednak to wszystko pożera, ale widziałem, że ludzie potrzebują książek, potrzebują płyt, potrzebują uciec czasami z tego świata cyfrowego i zanurzyć się w książki, w muzykę. Bo ten świat wirtualny wydaje się jednak taki tymczasowy. Przeczytamy coś, zamkniemy stronę i on znika. Tak. Natomiast jest. Książkę, jak bierzemy do ręki, to no po pierwsze to możemy z nią iść wszędzie i czytać wszędzie, a po drugie to jest jednak coś namacalnego, coś wyrazistego. Niektórzy ludzie twierdzą, że żadna technologia nowa cyfrowa książki nie zastąpi. Podejrzewam, tak, że pan ma również taką opinię. Tak, najlepiej lubię właśnie takich ludzi, którzy mają taką opinię, bo to Świetnie. Są moi klienci. Ludzie potrafią wąchać książki na przykład, wąchać papier. Książka to też są sentymenty z dzieciństwa, z młodości, zapamiętane chwile. To tego świat wirtualny nigdy nie zastąpi. To są nasze wspomnienia, nasze sentymenty. Jako osoba, która w dzieciństwie przeczytała ponad 2000 książek, popieram to i zdecydowanie zgadzam się, że książki nam jednak nic nie zastąpi. Mam nadzieję, że gazety papierowej wydawanej przez nas również nic jednak nie zastąpi. Ale no właśnie, skąd bierze pan produkty do swojego antykwariatu? Pytam o produkty, bo tak jak pan wspomniał, to nie są tylko książki, ale też i pewnie płyty winylowe, kasety magnetofonowe, tak? Co? Tak, jeszcze na przykład kasety VHS. Są ludzie, którzy się interesują VHS-ami, też oglądali filmy w latach 80., 90. i to jest powrót do wspomnień. I takich ludzi jest naprawdę sporo, tylko trzeba ich po prostu odnaleźć. A do tego służy też świat wirtualny. No bez tego świata wirtualnego jednak dzisiaj istnieć nie bardzo możemy. Ale w takim razie skąd te książki pojawiają się u pana? Jak pan je wyszukuje? To znaczy, ludzie wiedzą, że u mnie można sprzedać książki, czyli niektórzy je po prostu do mnie przynoszą. Często jest tak, że ktoś opróżnia mieszkanie, bo na przykład sprzedaje, bo nie wiem, ktoś umarł, a on odziedziczył. No i tam jest tych książek i różnych tam rzeczy typu właśnie płyty, kasety dużo. I wtedy bardzo chętnie jadę do takiego domu. Uwielbiam to, a jeszcze w ogóle wejść na jakiś stary strych. I znaleźć skarby. I znaleźć skarby ze starego strychu. To jest najpiękniejsza chwila tak naprawdę. Ta sprzedaż jest fajna, kontakt z ludźmi jest bardzo fajny, bo człowiek się dużo od nich dowiaduje. Ja to zawsze nazywam, że jakieś takie wspólne energie gdzieś tam w tym antykwariacie krążą. Ale znaleźć te skarby, to jest piękne. Przerzucić tam, nie wiem, 300 książek i znaleźć tą jedną najfajniejszą. No teraz niektóre książki to naprawdę chodzą w fajnych cenach, bo to już są książki na miarę unikatu. A właśnie, czego najczęściej szukają u pana klienci? Może powiem, co ja najbardziej lubię sprzedawać. Ja jestem z zamiłowania, z duszy regionalistą i kocham na przykład regionalne książki i płoccy regionaliści, nie wiem, nauczyciele, przewodnicy po Płocku, ludzie, którzy się pasjonują naszym miastem, wiedzą, że u mnie można fajne rzeczy znaleźć. Tak? I to są moi ulubieni klienci. Nie, no nie powiem, że ulubieni, bo wszyscy są ulubieni, ale bardzo lubię u siebie właśnie te regionalne książki mieć. Ale generalnie ludzie najróżniejszych rzeczy szukają. Opowiem taką historię, taka fajna, taka anegdotka. Kiedyś obejrzałem dokument o antykwariatach Nowego Jorku, które są tam prowadzone czasami z pokolenia na pokolenie, tam syn po ojcu przejmuje. I tam jeden antykwariusz mówi, że ma książki o katakumbach Rzymu.
i czeka na dzień, kiedy stanie ktoś w drzwiach i zapyta, proszę pana, czy ma pan coś o katakumbach Rzymu, bo te książki tam się kurzą u niego od 10 lat. Ja sobie pomyślałem wtedy, że mam książkę o nutriach, o hodowli nutrii i czekam na dzień, kiedy ktoś przyjdzie i zapyta, proszę pana, czy ma pan coś o hodowli nutrii? To będzie faktycznie ewenement chyba. Ale to się już stało. Naprawdę? Tak. No proszę. Pewnego dnia, po jakimś roku pewnie od tych moich przemyśleń, staje ktoś w drzwiach i mówi, proszę pana, czy ma pan coś o hodowli nutrii? A ja patrzę na tego pana, bo ja też taki pamiętnik antykwariusza prowadzę w internecie. No i tam sobie kiedyś napisałem o tej hodowli nutrii, że właśnie czekam na taki dzień. I patrzę na tego pana i się zastanawiam, czy on sobie ze mnie żartuje, czy on ten mój pamiętnik przeczytał, czy coś. A pan najzwyczajniej w świecie chce zacząć hodowlę nutrii. No i... Czyli cuda się zdarzają. Tak, i wtedy pomyślałem, Boże, jak szybko się spełniłem. Za szybko. No ten pan z Nowego Jorku czekał 10 lat, a ja... Trzeba nowy cel, tak. Także już nutrię nie, muszę znaleźć inną książkę. Bardziej, jeszcze bardziej oryginalną. Jeszcze bardziej, tak. Ale panie Adamie, jest pan nie tylko miłośnikiem książek, ale również miłośnikiem skrabli i organizatorem turnieju skrabli, który odbędzie się w Płocku. Jakby mógł pan troszkę przybliżyć nam to wydarzenie. To znaczy, to już będzie trzeci turniej Skrabel, tak? Pierwszy turniej. To była fundacja Tadam w Galerii Wisła i tam nas zaproszono i tam udzielono nam lokalu i tam graliśmy. Pierwszy turniej wygrał Piotr Cybulski, drugi turniej wygrała Magdalena Świdzińska, a teraz będzie trzeci turniej i pan prezydent Płocka udzielił nam honorowego patronatu. No i będziemy grać o puchar prezydenta Płocka. Także kiedy i gdzie odbędzie się to wydarzenie? To wydarzenie odbędzie się 17 czerwca, w najbliższą sobotę. Zaczynamy o godzinie 9 i to jest Książnica Płocka, sala kolumnowa. I tu też ukłony dla księżnicy, dla pani dyrektor Joanny Banasiak, że udzieliła lokum i w ogóle dużo pomogła przy organizacji. Także dziękuję serdecznie. A kto może zgłosić się? Czy jeszcze w ogóle można się zgłosić? Można zgłaszać się cały czas. To proszę się nie przejmować, że tam może jacyś wybitni skrabliści. Każdy może zagrać i nam właśnie zależy, żeby promować skrable, no żeby ludzie przyszli, zobaczyli, o co w tym chodzi. Każdy, kto lubi, nie wiem, krzyżówki, kto lubi zabawę słowem, to w tej grze się na pewno fajnie odnajdzie. A przez ćwiczenie kiedyś, przez trening kiedyś może jakimś mistrzem Płocka, a może mistrzem Polski zostanie, także... No ze mną nikt już w skrable nie chce grać w rodzinie, powiem szczerze, bo wygrywam. Jako dziennikarz ten zasób to trochę... To zapraszam panią w sobotę koniecznie. Nie, no bo to nieskromnie zabrzmiało trochę, ale nie, faktycznie nikt już ze mną grać nie chce. Jak to jest z tą grą? Czy każdy ma przynieść ze sobą swój egzemplarz, czy zapewniacie? To znaczy, no niestety ja jestem biednym antykwariuszem, nie stać mnie na zapewnienie skrabli, także prosiłem ludzi, żeby każdy przyniósł planszę i żeby, no broń Boże, nie zabrakło jakiejś tam planszy. Także tak jesteśmy umówieni, że każdy ze sobą zabiera planszę. No i będziemy grać. Myślę, że to potrwa ze 7 godzin. Przewidzieliśmy 6 rund takich po godzinie. No i mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie frekwencja. Chociaż ta grupa skrablistów z Płocka nie jest za duża. My się wszyscy znamy między sobą, ze sobą gramy. A ludzie tak jak gdyby troszkę, nie wiem, może nie mają czasu, a może się obawiają. Tak. Ale zapraszamy w takim razie serdecznie również te osoby, które grają prywatnie w swoich domach. Warto się odważyć i zmierzyć, a skrable to jest taka fajna zabawa, że na pewno będzie super. Proszę jeszcze powiedzieć na zakończenie, gdyby ktoś chciał u pana kupić książkę, albo sprzedać książkę, albo płyty winylowe, czy kasety magnetofonowe, czy VHS, gdzie może się udać? Mój antykwariat mieści się na rynku, na ulicy Rębielińskiego. Trzeba wejść na rynek.
kuchni. To jest hala A od ulicy Przemysłowej. Naprzeciwko mam na przykład sklep zoologiczny. Jak wejdziecie Państwo na ryneczek na Rębielińskiego, to na pewno już ktoś skieruje do antykwariatu. Także zapraszamy, zachęcamy, bo jednak czytanie książek rozwija naszą wyobraźnię i kreatywność, co niezmiernie w życiu się przydaje. Tak, potwierdzam to osobiście. I pozdrawiam moich wszystkich przyjaciół antykwariatu, wszystkich znajomych, których tam właśnie poznałem, i te znajomości są dla mnie bardzo, bardzo ważne, i w antykwariacie naprawdę się poznaje fantastycznych ludzi. Bardzo cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był Adam Kotkiewicz. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. Dziękuję.